Na kolejnym spotkaniu w Letnim Ogrodzie Poetów. Właściwie to o Monice mogę mówić bez kartki, więc nie muszę czytać. Monika ma na swoim koncie 4 książki. My popełniłyśmy błąd obie, jak pisałyśmy, bo nie zwróciłyśmy uwagi na to, że biogram był pisany zanim ta 4. książka się ukazała. Ale jak mi przekazała, to właściwie pracuje nad następnym, więc właściwie jakiś tomik w przygotowaniu jest. Chociaż już nie 4, a 5. Monika jest taką naszą, jest twarzą desantu, ponieważ jest mistrzynią ciętej riposty, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni, bo nam się nie zawsze udaje. Jest też osobą, która jest chyba najbardziej z nas wszystkich rozpoznawalna, ale niech Państwa nie zwiedzie ten blond aniołek, bo wiersze ma już nie takie grzeczne. Ale oczy mówią dużo, tak. Już masz fana na widowni. I myślę, że bo Monika przeczyta wiersze z wszystkich swoich książek, natomiast później będą do kupienia tylko dwie, ponieważ jedna z nich jest jeszcze w cyklu, chyba zdaje się, w razie czego będzie można trzeci tom, będzie można sobie później dokupić. Ale też przeczyta nam nowe wiersze, więc myślę, że zobaczymy, w jakim kierunku zmierza jako poetka. A towarzyszy ci, czy też będą na przemianie, tego nie wiem, bo one ustaliły to między sobą, będzie jej towarzyszyć zaprzyjaźniona z nami Jolanta Stermasia, która odwiedza nas na większości imprez, które organizuje Wysąd w Sieradzu, ale też pewnie jest znana w wielu miejscach w Polsce, dlatego że jest laureatką wielu konkursów, jest uczestniczką w większości ważnych festiwali poetyckich w Polsce. Też ma na swoim koncie 4 książki, z których ostatnio ukazała się chyba w 2018-2019, tak? Z tego co pamiętam. Muszę sprawdzić. No właśnie, nie, w 17 w Kwadraturze, tak? Się ukazała? W 17. Tak. Jola też oczywiście ma tylko 2 książki, bo pozostałe są już niedostępne. Czy będziesz czytać też nowe wiersze? Także zobaczą Państwo, że z książki na książkę ludzie zmieniają sposób pisania albo zmieniają tematy, które ich interesują. Będziecie Państwo mogli też porównać dwie różne poetyki, ponieważ Jola i Monika piszą w różny sposób. Obie piszą o rzeczach ważnych i myślę, że jest to jakiś też ważny głos polskiej poezji. I zapraszam Państwa do posłuchania, ale też zapraszam Państwa do tego, żeby brać udział, ci z Państwa, którzy byli na wcześniejszych spotkaniach, to już wiedzą, że można w trakcie zadawać pytania, można, nie wiem, oklaskiwać jakiś wiersz, który na Państwu zrobi wrażenie natychmiast, ponieważ nie jest to typowe spotkanie autorskie. Jesteśmy tu po to, żeby po prostu posłuchać poezji w Letnim Ogrodzie Poetów. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mamy taką dużą widownię. Jest mi niezmiernie miło, że mogę właśnie w takich pięknych okolicznościach przeczytać swoje wiersze. Chciałabym zacząć od swojego debiutanckiego tomiku. Tomiku pod tytułem Wiersze. Właśnie wiele osób na przykład się pyta, no dlaczego wiersze? I ja mówię, no tak, no ale przecież jak idziecie do księgarni, no to widzicie, no. Jan Kochanowski, wiersze. Adam Mickiewicz, wiersze. Biorąc pod uwagę, że w tym tomiku są wiersze z 13 lat, od 1985 do 1998, to stwierdziłam, że po prostu to też jest wybór moich wierszy, bo ja bardzo długo pisałam do szuflady. Aż wreszcie, jak się ujawniłam w 1984 roku, potem zdarzyła się okazja właśnie po pewnym czasie, żeby wydać te wiersze, to stwierdziłam, że tego jest tyle, że mówię na to, te jak kiedyś wcześniej planowałam, sobie marzyłam jakieś tomiki i miałam tytuły, tak po prostu wybrałam wtedy wiersze, które uważałam za najlepsze i dałam po prostu... Tu jest... Przepraszam. To jest numer spotkania. Możemy zakończyć już na tym. No nie, no chciałabym jednak coś przeczytać. Nie, po co? Swoje Asia zrobiła.
A się skradłaś szum. Słowa całe. Chyba, że jeszcze raz wyrzuć, to wtedy to nie będzie ważne. Patrzę, jeszcze nie ruszy. Ciężka. Dobrze, to ja już się nie będę tłumaczyć, ja przeczytam kilka wiersz. Jola, przepraszam cię bardzo. Ale nie pani dokończy, bo pisała i to nagle się stało, bo zgubiliśmy wątek, no. Dobrze, to druk tego tomiku sfinansowało mi Towarzystwo Przyjaciół Szatków. Ja mówię, że to był wybór wierszy z 13 lat, dlatego mówię, zatytułowałam wiersze, bo to traktuję jako po prostu coś w rodzaju antologii z tych wierszy, które, no część z nich była, powiedzmy, wcześniej publikowana nad Wartą, czy w Pechu Sierackim. I dlatego mówię, no a teraz niektórzy się właśnie dziwią, no, że właśnie, że dlaczego właśnie to taki tytuł, no po prostu taki, jakiś czas nie wracałam do tych wierszy, bo wydawało mi się, że one są jakieś słabe, ale po pewnym czasie zaczęłam znowu przeglądać i stwierdziłam, że no, no chyba nie wszystko jest takie złe. A wczoraj, jak postanowiłam właśnie przejrzeć i wybrać kilka wierszy do przeczytania, to jak tak przeglądałam, to tak jeden wiersz, drugi, i nagle dotarło do mnie, że najczęstszym słowem, które się pojawia w tym tomiku, to jest słowo mgła. Smoleńsk. Jeszcze nie. Antycypowałam, że tak powiem, użyję takiego pięknego słowa. Na czasie. Dobrze, więc zaczynam. Ja jestem tylko mgłą, którą unosi nad światem czasem wiatr. Pełznę po ziemi, jest mokra, to ja. To ja łzami osiadam na trawach, na olchach, pełznę po ziemi, po błocie, lecz wszyscy myślą, że jestem ponad, że trwam. Ja jestem kroplą wody spływającą po szybie. Ja jestem tylko mgłą. Czy wszystko? Ze strachu gromadzę przedmioty. Wysyłam ze słów trzech list. Nocą zapalam lampę. Nafta kopci. Znaczę cudzą książkę swym pismem. O mgle znowu jemu piszę. Ciągle mgła. Oczy wpatrzone nie widzą liter. Czym są przedmioty? Palcami wodzę. Stare sprzęty, ramy, szafy. Czym jest czas? Korników tunele. Czy mnie ocalą? Wiersz do przyjaciół. Nauczcie mnie być z wami, czuć, że to wy jesteście przy mnie. Nauczcie mnie myśleć o was dobrze, tak jak trzeba. Nauczcie mnie, że świat to świat. Drzewo drzewo, droga, droga, kamień, kamień. Nie uczcie mnie kolorów. Lubię koperty zaadresowane odręcznie na mnie. Nawet jeśli w środku kryją zaprenumerowaną gazetę. Ręczne, kształtne pismo. Jakiś człowiek pisze do mnie. Kaligrafuje moje imię. Koperta uświadamia, że jeszcze jestem. No niestety teraz już prawie rzecz niespotykana. Koperta z listem napisanym ręcznie. Można powiedzieć, że wiersz historyczny. W pustej knajpie smutne piwo snów. Nie mamy siły, by coś zmienić. Spacer bez celu. I znów bawimy się melodią naszych słów, grą sylab. I z rzeczy pięknych, usiane gwiazdami, to samo niebo. Nad drogą, las. I w autobusie znów patrzę na pięknych małolatów, tych, co nie mogą być moi. Więc jeszcze jedno smutne piwo w smutnej knajpie snów. I
Widziałam kiedyś anioła. Kusi mnie teraz jak diabeł. Ale w świecie są pewne ramy, których nie można przekraczać. Więc w gąszczu złotych włosów topię tylko swe oczy, a tak pragnęłabym dłoni. W nocy śni mi się, że całuję lekko twą szyję. Jestem wtedy taka szczęśliwa. Gdy przestałam wierzyć, nastał chłód. Wciąż mi zimno. Wczoraj przestałam wierzyć także tobie. Wciąż mnie kłamiesz. Twoje kłamstwa sprawiły, że odeszło lato i spadł deszcz. Została mi tylko samba Patti, tak strasznie zimna. Czym jest poezja? Czy tylko cichą dziś powierzchnią jeziora? Czym jest poezja? Czy tylko skradającą się na palcach śmiercią? Czy ktoś potrafi zrozumieć, czym jest poezja? Teraz oddaję głos Monice i niech ona pochwali się swoim debiutem. Ja pierwszy tomik wydał w 2001 roku. Chyba to było zaraz po maturze, więc wybaczcie Państwo za jakość tych wierszy, ale no zobaczymy. Bo zaczęłam pisać, jak miałam 15 lat, więc no różne mogą być te wiersze, ale zainspirowała mnie polonistka ze szkoły podstawowej, pani Anneta Mełek. I pamiętam, że właśnie ona pokazała nam, że poezja może być różna, tak? Że to nie tylko klasyczne wiersze Mickiewicza, rymy i tak dalej, ale że Wojaczek, że Białoszewski, że nie trzeba stosować się do reguł. O, i to mi się bardzo podobało, że nie trzeba stosować żadnych reguł, żadnych wielkich liter, kropek i że to może być biały wiersz. Przeczytałam właśnie mój pierwszy wiersz. Niby piękność. Słyszę pukanie do drzwi. Kto tam? Otwieram. A to tylko miłość. Weszła. Nie zdjęła nawet butów. Popatrzyła na mnie tymi słodziutkimi oczkami i zapytała, czy może zostać. Odpowiedziałam, że nie. Wyszła, trzaskając drzwiami. Zostawiła brudne ślady na dywanie, których nie mogę zmyć. Skleroza. Urodziła się z 6 palcami u rąk i nóg. Ludzie nazwali je dzieckiem szatana. A ja wiem, że Bóg zapomniał, jak wygląda człowiek. On się starzeje, więc coraz częściej wysyła na ziemię burzę, by ta zrobiła nam kilka zdjęć. I dotyka nas kropelkami deszczu, aby przypomnieć sobie nasze kształty. Stąd te powodzie. Muszę zrobić znowu show. Zaraz przyniosę krzesło. Czy uważaj, tu siadasz? Uważaj na siebie. Dwa jeszcze? Ale moim ulubionym tam jest wiersz mama. Znaczy może ma innego? Tak, z takiego. Ja musiałam nowy napisać, bo mamie się ten nie podobał, ale przeczytam. Ale tamten był, jest. Ale przeczytam, dobrze. Bardzo udany debiut. Postęp. Bóg wyprowadził się z nieba, odkąd samoloty zaczęły rozcinać obłoki swoimi skrzydłami. Nie ma go też na Księżycu ani na Marsie. Tam też sprawdzaliśmy. Naukowcy twierdzą, że można go spotkać w innej galaktyce, ale będzie to bardzo trudne.
pocztówka z wakacji. Patrzę, jak morze połyka coraz więcej piasku, a w zamian zostawia kwiaty, których skóra nie jest zielona i brak im pępowin, a na imię mają zwierzęta. Zbieram muszle jak szyszki w lesie i karmię płuca zapachem słonej wody i bursztynów. Syren nie widziałam. Wymarły, bo dzieci dorosły i przestały w nie wierzyć. Teraz specjalnie dla Ani. Ale nową wersję też możesz przeczytać. To znaczy nie, to są dwa odrębne wiersze. To był pierwszy wiersz o mojej mamie, ale jej się nie spodobał, więc musiałam napisać kolejny, który znalazł się w trzecim tomiku, też go przeczytam. Matka. Ona nie lubi tonąć w gorących oddechach garnków, sztucznego ciepła żelazek, ani zmywania brudu codzienności ze schodów. Ona lubi zapełniać literami wolne przestrzenie w gazetach i czytać książki o ludzkiej głębi. Wciąż doszukuje się przyczyn w mojej psychice ciągłych zmian koloru włosów i martwi się, co będzie dalej. Dziękuję. Jolu? Tak szybko? No, ten mój debiutancki był trochę grubszy. Mój też, ale wybrałam tylko 5. Dobrze, więc mój kolejny tomik. Ten już ma bardzo oryginalny tytuł, ale no nie wszystkim ten tytuł się podoba. Tytuł jest Kiedyś będę szczęśliwą staruszką. No wielu moich znajomych na przykład no tak źle reaguje na słowo starość, staruszka, ale przecież to nie musi być wcale straszna rzecz. Anna z Paras. Skrywam się w ciszy w Paras. Nakaz milczenie daje święta Anna i milczą pozostali święci. Tylko anioły patrzą, szeroko otwarte oczy. Czas kruszy się pod palcami. Nie dotykać eksponatów. Ten wiersz powstał w Warszawie, w Muzeum Narodowym, właśnie w galerii freski z Paras, które no, zawsze robiły na mnie ogromne wrażenie. Tao turysty. Nie, nie będę dziś zwiedzać kościołów. Jeszcze bym mogła spotkać się z Bogiem i byłby kłopot na całe życie. Jesień. Listonosz szerokim łukiem ominął mój dom. Smutek tańczy na ścieżce niespłoszony. Moje książki mnie nie potrzebują. Nie tęsknię do palców budzących drżenie i szelest. Cicha melodia to koniec dnia. Biżuteria straciła blask. Jest śmieciem. Bez ciebie nie ma gwiazd. Tao jesieni. Drzewo za oknem kapie od złota. Złoty mam ogród, szczęśliwe serce, takie bogate. Na grobie mych dziadków pusta drzownica. Wieczne odpoczywanie. Deszcz zmył ostatnie liście z kurtyny drzew. Zjawia się kościółek, stary cmentarz. To chiński teatr polskich cieni jesiennych. Matka Ikara. Stara, zmęczona kobieta wyszła na próg domu. W górze klucz dzikich gęsi głośno obwieszczał światu dni coraz krótsze. Kobieta długo patrzyła w niebo. Wieczorem zdjęła z półki grubą księgę. Niestety w encyklopedii nie było hasła Matka Ikara.
magia. Zaklinam w kręgu lampy cały świat. Szelest wiatru, bicie serca, skrzydła, liście, kartek szelest. Tak dorastam do tych saren i napisanego lasu. Wszędzie papier, nic już więcej nie szeleści. Twoje życie to tylko jedna kropla wody, niedokręcony nocą kram, na zielonym liściu po deszczu tęcza, wilgotny bacik na spieczone gorączką wargi, szum bezkresnego oceanu tylko w snach, za oknem przeczucie wodospadu, ale dla ciebie tylko jedna kropla. No i oddaję głos Monice. Mój drugi tomik wydałam w 2013 roku, czyli chyba 12 lat różnicy było. One są trochę podobne do siebie stylistycznie, tematycznie pewnie też, ponieważ tu jeszcze nie uczęszczałam, nie wiedziałam, że są tak zwane warsztaty i że można pracować nad swoim pisaniem. No dobrze, to przeczytam coś. Maska. Kiedy na mnie patrzysz, widzisz blond włosą lalkę z wielkimi oczami, niczym z japońskiej kreskówki. Nie widzisz podartych skrzydeł ani blizn na mojej duszy. Nie zranisz mnie. Przecież lalki są puste w środku. Sierac. Jestem dzieckiem miasta tak starego, że nie pamięta, ile ma lat. Może to ze strachu przed śmiercią. Serce ma historią wybrukowane. Wierna jest mu zielona pompa kaszląca wodą. Nieopodal mieszka kolegiata ubrana w gotyckie zmarszczki. To miasto, pomimo że stare, nie jest jeszcze chore na płuca. W każdym z tomików mam taki dział poświęcony bliskim mi osobom, czy to z rodziny, czy przyjaciołom. Tutaj mam wiersz poświęcony mojemu dziadkowi, który urodził się właśnie przed dwiema wojnami i no i historii jakby jego życia. Dziadek. Urodził się przed dwiema wojnami, w czasach, gdy dzieckiem było się tylko przez chwilę. W latach 40. był sanitariuszem w pelerynie z prześcieradła, a potem białym niewolnikiem u Bauera. Nie chciał Niemki za żonę, bo biały orzeł bił mu w piersi skrzydłami. Państwo nową granicą odcięło mu młodość. Zostawił ją na wschodzie. Nie przyjął jałmużny, bo herb mu na to nie pozwalał. Ogłuch. Nie chciał słyszeć tłumaczeń ani bełkotu świata, którego nie znał. Siadał na drewnianym krześle w sadzie, a mlecze wokół zabijał laską gotrujące. I słuchał koncertu pszczół, śpiewu kwiatów i szeptów drzew. Wtedy znowu czuł się młody. Miłości poezji się zbliża, ja teraz bliżej tutaj tego. Co są? No właśnie, słychać. Bo nie słyszy, nie musicie pani głośniej mówić, dlatego on coraz bliżej się mówi. Dobrze. No właśnie, tutaj mam wiersz poświęcony pani od Polskiego. Jest to typowa parafraza wiersza Pan od Przyrody Zbigniewa Herberta. Pani od Polskiego. Nasza pani od Polskiego siadała zawsze na biurku. Nie lubiła krzeseł. Kazała nam spotykać się z panem od przyrody i zbierać piegi dla pana Kleksa. Pokazała nam, że nawet piec może być teatrem poezji.
że mysz pod szarym futrem kryje złote pióra. Nasza pani od polskiego miała kręcone blond włosy i długi czarny płaszcz, pod którym chowała skrzydła. Dlatego idąc za nią, nigdy nie mogłam jej dogonić. Początek. Mówią, że człowieka Bóg ulepił z gliny i że życie wyszło z wody. Ale ja wiem, że w tej wodzie diabeł maczał palce. Oddaję głos Joli. Więc przejdziemy do mojego trzeciego tomiku. Tomiku pod tytułem To moje żaby. To jest zbiór taki różnych miniatur i haików, bo lubię pisać właśnie nieraz jakieś takie drobne formy. I jak zaczęłam porządkować wiersze, to się okazało, że tego jest tak dużo, że postanowiłam zrobić z tego jeden tomik. Włączyłam też tutaj kilka właśnie takich miniatur, które znalazły się też w tych wcześniejszych tomikach. Po prostu chcąc mieć właśnie wszystkie je razem zebrane. Ale powstają jeszcze następne, że może za jakiś czas to też kolejny taki zbiorek powstanie. Co prawda ja ogólnie nie piszę właśnie długich, zwięzłych wierszy, a to już są wyjątkowo króciutkie. Słowem, nikt się nie zmęczy przy przeczytaniu kolejnego wiersza. Skowronki. Na każdym skrzyżowaniu twoja twarz zamiast czerwonych świateł. Szczęście, myślałam, a tylko odłamki szkła biły się w dłonie. W sadynce spacer. Jesteś moim słoneczkiem. Tak bardzo wierzę. Mgła na cmentarzu. Stare nagrobki toną. My się wtulamy. Żałosne jęki za oknem w nocy. Huśtawka bez ciebie. Spadła gwiazda, tafla jeziora zadrżała, w mej toni szczęście. Do dzbana malin czystej miłości dodać, przepis na likier. Kropla spłynęła, pod nią nie zadrżał kamień, nie łza, nie serce. Ikar, poniedziałek, drzwi otwarte na przestrzał. Wciąż czekam na wiatr. Iskra na białym niebie niewidoczna. Żółty strach na wróble, jak żagielek. Płynie po polu. O, jaka cisza. Dolewa benzyny, bardzo proszę. Jola, korzystaj. W stercie kamieni czerwone oko puszcza mu homor. Ja się przebiję. Skrzydła gołębi, jak lusterka w szarości nieba. Deszcz. Puste łodzie zmoknięte drżą na falach i jęczą boje. Szczerniałe łodzie w szarości jeziora. Brakuje ciebie. Suche badyle, jeszcze z życia spragnione. Wiatr je dopieszcza. Skrzydeł jastrzębia
cień złowrogi na niebie, gołębia śmierci. Jaskrawe niebo. Patrzą jaskry zdumione. Nic podobnego. I teraz tytułowa miniatura haiku, jak to mam. To moje żaby. Szderczy rechot co noc. Żadnego księcia. Dziękujemy panu tam z tyłu. Ale powiesz, on widziałem, jak przynosi benzynę, naprawdę. Ale się z całym tym sprzętem tutaj pan stoi. Tak, stoi tutaj, tak? No, okay. To niech pan zagada. A może pan... Nie, ale to jest... Ja tak, Monika. Mi się to podoba. Mój trzeci tomik to jest... Piórnik przemian. Jest on... pięknie wydany, bo jest ilustrowany przez fotografika Dariusza Klimczaka. Jest również dwujęzyczny, ponieważ jestem anglistką z wykształcenia, więc postanowiłam zrobić taki tomik. Natomiast nie lubię do niego wracać, bo on powstał po bardzo ciężkich wydarzeniach w moim życiu, po których musiałam przewartościować wiele rzeczy. Z wieloma rzeczami się pożegnać, odciąć, dojrzeć. Stąd też takie baśniowe nawiązania i oniryzm w tych wierszach i dużo bólu. Dedykowałam go wszystkim bliskim i kobietom, które tutaj też są, ponieważ to, wbrew pozorom, to one były tutaj przy mnie zawsze. No to zacznijmy od bomby. Panna młoda. Mam jeszcze twoje łzy we włosach. Wyciągnęłam cię z wanny krwi. Nie, nie podcięłaś sobie żył. To on wyrwał ci obrączkę wraz z sercem. Próbowałam cię reanimować. Umarłaś w moich ramionach, tak cicho. Miałaś moją twarz, a za oknem płonął welon. Operacja. Na kolanach bez znieczulenia zszywam ścięgna skrzydeł. Krwawe łzy rzeźbią policzki. Z klatki piersiowej wyjęłam strzałem. Wnętrze wyłożyłam lodem. Zrośnie się. To przecież tylko mięsień. Po księcia Jolanto. Mam taki wiersz, który nawiązuje. Księżniczka. Zbroję wykonałam własnoręcznie. Smoka pokonałam sama. Wiedźmę skróciłam o głowę, a trolle zepchnęłam do fosy. Opuściłam zamek, oddychając głęboko. Żadnych śladów końskich kopyt w sercu. No i ten drugi wiersz poświęcony mojej mamie, ponieważ to poprzedni jej się bardzo nie podobał. Mówię, co ty mi tu piszesz o jakichś ścierkach, garkach? Proszę mi tu jakiś porządny wiersz napisać. No to napisałam, mam nadzieję. Mama. Zapach kremu Nivea, smak chleba z masłem orzechowym, dźwięki codzienności podkręcane radiem, spokojny błękit oczu za okularami, dotyk miękkiej dłoni na czole. Nie opatrywałaś mi ran. Patrzyłaś, jak zrastają się same, wykarmione twoją krwią. Zawsze mówiłaś, cokolwiek się stanie, zjedz coś, wyprostuj plecy, umaluj usta w uśmiech. Pamiętaj, nasze babki przeżyły Sybir. Tata, nie było mnie wtedy, gdy z Arystotelesem dyskutowałeś o filozofii, jak z Napoleonem siłowałeś się na rękę, ani gdy z Piłsudskim rozmawiałeś o kasztance. Byłam, gdy mówiłeś, Misia, dla ciebie też zaświeci słońce, i głaskałeś mnie po głowie, choć miałam 30 lat.
Byłam wtedy, gdy twoje serce zgubiło rytm, a anioł stróż nakrył cię skrzydłami. Byłeś. No i tak jak mówiłam, w każdym z tomików mam miejsce poświęcone przyjaciołom, bliskim ludziom. Tutaj mam wiersz poświęcony mojej koleżance, przyjaciółce Agnieszce, która tam z tyłu jest, a mąż ogarnia dziecko. Dzięki temu Agnieszka może tutaj być. Przyjaciółka, to z tobą tonęłam w żywopłocie i śmiechem budziłyśmy ptaki. Zamiast pleść warkocze, wiązałyśmy złote wstążki na palcach na zawsze. Gdy moją ktoś przeciął i nie udało jej się zszyć, trzymałaś moje drżące dłonie. Upadłam, ale nie pozwoliłaś, by kolana zaczęły mi krwawić. Nigdy nie miałam starszej siostry. Koniec. Woła mnie. No chodź już. Ale nie jestem jeszcze gotowa. Odrostów nie ufarbowałam, paznokcie nieumalowane, bez makijażu. No jak tak? Sukienki nie kupiłam, ale ty zawsze nosisz spodnie. No wiem, ale ja muszę ładnie wyglądać. Przecież czekałaś na mnie całe życie. I przytula mnie, zdziwioną, z wciąż otwartymi oczami. Jolu? Przechodzimy do mojego czwartego tomiku pod tytułem Słońca może dziś nie być. Ciężko z tym mikrofonem przywracać kartki. Ślady. Czemu dotyka mnie szaleństwo? Przecież jestem jedynie na bezkresnym polu, białym śniegiem. To tylko ślady kuropat, oczy do krwi pokłute przez ostre powietrze. To nic nie warte strzępki, usiane drobnym pismem płatki śniegu. Tak jak w moim pierwszym tomiku najczęściej powtarzającym się słowem jest słowo mgła, tak w tym podobno, to nie ja policzyłam, tylko właśnie redaktor tomiku Piotr Grobliński, że podobno najczęściej pojawia się tu słowo tylko. Ja tego nie zauważyłam. Minotaur. Chłopcy dzisiaj tak piękni, że aż dech zapiera. Więc mylę ulicę i w następną skręcam. I już nic nie idzie dzisiaj zgodnie z planem. Ulice biegną odwróconym rytmem, jakby nagle zegar ruszył w drugą stronę. Wszystko inne. Bramy, zakamarki. Parkingi zbyt puste, prawie jak we śnie. Ale sen był inny. Unosił mnie pociąg gdzieś w dal, lecz bez ciebie. W przedziale zbyt brudnym i nieodpowiednim. Oddalały się światy i te obce dworce, schody, kasy, perony i podziemne przejścia. Sen teraz powraca, gdy tak nagle błądzę. W znanym sobie mieście, lecz zupełnie obcym. Sen. W świeżo zaoranym polu szare koperty listów. Pioruny kaleczyły potężne pnie wiśni. Łzy żywiczne płynęły złotymi kroplami. Ocierałaś koperty z mokrych grudek ziemi. Drzewa nie odrosną. Listonosz nie przyjdzie. Wiersz Śnieg, inspirowany malarstwem Zdzisława Beksińskiego. Podobno nie ma kryształowych sfer. Odkryto tylko diamentowe planety. Tamta niedziela. Śnieg, czekolada, górnicza orkiestra. Śmierć jak z obrazu
stąpiła po swojego mistrza. Trzy refleksy. Szarość piór rozperlona, poranna kąpiel w rubli. Łódeczka liścia kroi lustro wody. Zajączek światła błyska w szarym polu. Głód. Pod sufitem gorzki anioł skrzydła ma z piołunu. Swe modlitwy szepce za nas nie umarły. Gorzka smuga dymu zagaszonej świecy. Muzyka się plącze pomiędzy szklankami. Ale wszędzie popiół i dym szczypie w oczy. Stróż anioł gorzki pragnie przestać patrzeć. Nasz stróż anioł gorzki skrzydła ma z piołunu. Splątały się wiersze, zbyt wiele goryczy. Patrz umarłym w oczy, gdy o ziarna proszą. Chociaż wrzące piekło dla nas tylko lodem, sypiemy gorczycę, mak, piołun i popiół. Choć dym szczypie w oczy, to nie łzy się toczą. Goryczą karmieni staliśmy się głodem, bo choć nie umarli, to dawno nie żywi. Ja jestem tylko twoim snem. Po policzku wędruje ostry skalpel światła. Nad nami wibrujący kalejdoskop liści. Tamta niedziela, tamta polana, tamta ścieżka. Unoszona wiatrem moja sukienka. Nazajutrz wszystko będzie tylko kłamstwem. Ja jestem tylko twoim snem. Teraz przeczytam wiersz, który zdobył pierwszą nagrodę organizowany przez czasopismo Voliera, czyli dla hodowców drobiu i miłośników ptaków. Ale to dobrze, że takie pisma w ogóle robią konkursy dla poetów. I byłam zaskoczona, że akurat ten wiersz wygrał, bo on jest bardzo króciutki. Na bladym liściu mięty w starym ogrodzie ćma. Błogosław rzeczy małe. Szepcz słowa, niech się rozpłyną wśród liści. Nie, bo... Chyba, że one w tych liściach... Miał być o przyrodzie. Wiatr. Ta pieśń nas nie dotyka, oplata zarośla i trawy. Listopadowe łzy wsiąkają w suchą ziemię. Zmęczyła mnie ta droga, pełna smutku umarły. Kropla szkarłatu w trawie, strącony przez wiatr, ostatni pączek róży. Śmierć jest tylko okruchem chleba, który smakuje na języku, słodziej niż cały bochen. Śni, delikatnie owijaj wokół siebie przędzę nocy. Kiedyś wyczerpać ci przypadnie katalog doznań i smaków. Zostanie tylko ten jeden. Śni. Ona nas nigdy nie dotyka. Może wystarczy? Mój czwarty tomik powstał już po warsztatach, więc jest, tak uważam, lepszy. No ale chyba każdy nasz tomik powinien być lepszy przynajmniej. Tytuł, uwaga, nie dotykać, jak ostrzeżenie. Jest to, można powiedzieć, tomik napisany w formie trochę pamiętnika, bo zaczynamy od dzieciństwa, w którym, jak Wojciech Kas zawsze powtarza, należy kopać, bo jest skarbnicą
inspiracji. I jak zaczęłam tak kopać, to bardzo dużo rzeczy, no nieprzyjemnych można powiedzieć, wokół mnie się działo. Nie wiem czemu je zapamiętam, może dlatego, że były bardzo nieprzyjemne, mimo tego, że ja miałam dzieciństwo bardzo wesołe, radosne, więc nie wiem skąd to się wzięło, ale może... I te początkowe wiersze zaczynają się liczbami, czyli na przykład 4, 5, 12, czyli ile miałam wtedy lat, gdy dane wydarzenie się zdarzyło. I może przeczytam jeden z tych wierszy, bo większość no, jest tragiczna. Tutaj nadmienię, ponieważ ten wiersz napisałam po czasie, ale to było wydarzenie, które naprawdę wywarło na mnie piętno, ponieważ przychodziłam do mojej kuzynki, często odwiedzałam ją i podziwiałyśmy piękną dziewczynę. Miała wtedy 16 lat, my miałyśmy 12. No i dla nas była jak taka żywa lalka Barbie, tak? Piękna, wspaniała dziewczyna, którą zabił jej chłopak po dyskotece. To była głośna sprawa, jeszcze pamiętam nawet nagłówki w Nad Wartą, Ostatnie Tango. I my dostałyśmy takiej traumy, że nie chciałyśmy mieć później nigdy chłopaka, bo bałyśmy się, że on nas też zabije. No takie dziecięce myślenie, no ale to było naprawdę przeżycie ciężkie. 12. Oczywiście zmieniłam trochę imię, wiadomo, nigdy też staram się nie pisać tak jeden do jednego, tak? Niektóre wiersze to jest zlepek kilku historii, natomiast tutaj była jedna. 12. Jego nie pamiętam. Taki był przy niej nijaki. Nawet nie wiem, jak miał na imię. Natomiast Anita była najładniejszą nastolatką w całym bloku. Mieszkała na drugim piętrze, kochała muzykę i zwierzęta. Czekała na swoją układkę w tinie. Tego dnia miała wyjść na spacer z psem, a potem pograć z nami w gumę. Wybrała dyskotekę z chłopakiem. Było zimno. Znaleźli ją na polu w srebrnych kolczykach, w kształcie kluczy wiolinowych. Nie tylko usta miała fioletowe. On dostał 8 lat więzienia, a ja 4 niepewności, czy dożyję 16 urodzin. Brat. Takiego brata bym chciała mieć. Nie miałam, ale miałam braci ciotecznych, więc pewne sytuacje są tutaj w tym wierszu. Jest to jeden chyba z moich najdłuższych wierszy. Brat. Zawsze byłeś pierwszym. W rzucie oszczepem, w olimpiadzie z matematyki, w pluciu na odległość. Rywalizowałam z tobą... Odkąd pamiętam? O miejsce przy stole, ilość czereśni na talerzu, wyjścia z ojcem na ryby. Aby udowodnić, że jestem taka duża jak ty, zakładałam szpilki mamy. Śmiałeś się wtedy i mówiłeś: mała, dla mnie ty nigdy nie urośniesz. Jak spadłam z huśtawki na beton i złamałam nogę, przybiegłeś prosto od dziewczyny, by jako pierwszy podpisać się na gipsie. Gdy zacząłeś chodzić na siłownię, chciałam wyglądać jak ty. Mówiłeś, że nie dam rady. Ale gdy podniosłam 30 kilo na klatę, powiedziałeś: moja krew. Nie rozumiałam, gdy stale powtarzałeś: zawsze będę przy tobie. Choć często nie było cię w domu. Dziś nad ranem umarłeś. W tym też musiałeś być najlepszy. No i tutaj... Tradycyjnie dział poświęcony przyjaciołom, koleżankom, rodzinie. Ani Baśnik jest ten wiersz poświęcony. Ania. Od 30 lat uzależnia ludzi. Przychodzą codziennie i coraz młodsi. Jeszcze w miejscu wciągają nosem, a w domu z każdym mrugnięciem powieki aplikują czarno-białe literki głęboko aż do mózgu.
Bibliotekarka owija nową książkę przezroczystą folią. Nadaje kod i delikatnie z namaszczeniem odkłada na półkę. Wie, że jutro znowu przyjdzie blondynka w kapeluszu po kryminał, staruszka w zielonym berecie po romans, długowłosy chłopak po kolejną część trylogii Husyckiej. Po szkole wpadną dzieciaki po pana Kleksa i starszy pan Wiesiące poprosi o Mickiewicza. Ania wciąż zastanawia się, czy woli w miękkiej, czy w twardej oprawie. Dziękuję ci za ten wiersz. Teraz wiersz poświęcony Joasi Hachule. Joanna. Niedziela, minus 7 stopni, pochmurno, bez opadów. Dziennikarka wreszcie może odpocząć. Siada przed kominkiem z kubkiem gorącej herbaty. Zastanawia się, o czym napisze artykuł. Czarny kot mruczy na jej zimnych stopach. Nie martw się, jutro też się coś wydarzy. Może ten wredny pies sąsiadów wpadnie pod samochód, ciężarówka z rybą wywróci się pod naszym domem, albo w zoo przyjdą na świat białe lwy. Ale teraz twoje stopy są ważniejsze. Ogrzeję je, bo krew o nich czasem zapomina. Asiu, jak to jest chodzić na dwóch nogach? I wiersz dedykowany Paulinie Zawiei. Paulina, pójdę z tobą. Będę trzymać cię za rękę. Nawet jak będzie bolało, to dasz radę. Jesteś silna. Zrób to wreszcie i przestań się bać. Dziś postanowiłaś, że nie umrzesz. Nie wiedziałyśmy, że 8 kwietnia rodziło się w nas obu życie. I tutaj taki wiersz, który chciałam, w którym zawarłam historię mojej babci Zosi, która w trakcie II wojny światowej uratowała żydowskie małżeństwo, a mieszkała na terenach dawnej Ukrainy, w Zborowie, więc tam było dużo trudniej, żeby kogokolwiek ocalić, bo Ukraińcy, wiemy, jak historia nam mówi, byli czasami nawet bardziej radykalni niż Niemcy. Babcia została w latach 90., chyba w 92 lub 93 roku, nie pamiętam już dokładnie, oznaczona medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Świat Zofii. Przed wojną na wschodzie wcale nie było jak u Pana Boga za piecem, ale żyliśmy normalnie. U Żyda wszystkie panny kupowały materiał na sukienki. Do Polaka chłopi na bimber chodzili, a Ukrainiec podkuwał mi konie. Dopiero od Niemców dowiedziałam się, że sąsiadka sypia z wrogiem i nawet ma z nim dziecko, a łódka to w ogóle nie jest człowiekiem. Więc chowałam ją pod strzechą jak wróbla. Po kilku miesiącach odleciała do Ameryki. Miała silne skrzydła. A w tym wierszu mam, no właśnie, jakoś tak z historii mojej rodziny, to pamiętam, większość to kobiety, silne kobiety. Jakoś mężczyzn było mniej, natomiast takich może wyróżniających się, o tak. Heroiny. W naszej rodzinie nigdy nie było dziewczynek. Rodziły się same wojowniczki. Mężczyzn prawie nie pamiętam. Paulina bujała się na kablach ruskiej radiostacji jak na huśtawce. Dziadek mówił, że Niemcy by ją za to rozstrzelali, bo to sabotaż, nieważne, że w kokardkach. Olgę razem z prababcią czerwoni wywieźli na Sybir. Murus zabrał im nie tylko kobiecość. Wróciła tylko jedna. Dużą zdzisię macocha karmiła biedą. Mimo to urodziła 3 następne, ale lodówkę ma zawsze pełną. Zośka ukryła Żydów pod strzechą. Gdy naziści bagnetami kuli jej dom, pytała, czy szukają wróbli, bo jedynie co ma nielegalnie, to niekolczykowaną świnię. Aja z Zielonej Góry uparcie porządkowała akta życia archiwiście, układając codzienność według alfabetu. Ja jestem pod M. Czasami przed lustrem przymierzam ich buty. Są nadal za duże.
staram się nie unikać też trudnych tematów. Może jeden taki wiersz przeczytam, trudniejszy, natomiast resztę zostawimy. Święty związek małżeński. Umyłaś wreszcie tę podłogę? Zaraz przyjdą goście. Wyjmij kryształowe kieliszki, tylko nie potłucz. Jeden kosztuje tyle, ile ty sama. Uczesz się, bo umalowana już jesteś. W tym sezonie fiolet na powiekach to najmodniejszy kolor. Jak już wyjdą, zabawimy się. Przecież każda suka musi mieć swojego pana. Milczę. Ustawiam noże równo, według wielkości. Ostrzem do góry. I może już ostatni z tego tomiku. Inspirowany trochę twórczością Wojciecha Kasa. Nie mogę wybiec z tego snu. Nie wierzę w potwory w szafie ani pod łóżkiem. Nie boję się ciemności. Próbowałam nie zasypiać przez wiele nocy, dowiedzieć się, czym jest. On ciągle wraca, coraz silniejszy, z każdym dniem bardziej namacalny. Pachnie piżmem i mchem. Nieruchomieję. Budzę się, oddychając ciężko. Rano przy śniadaniu słyszę: zakryj te siniaki. Znowu jeździłaś na rowerze z chłopakami. Żaden cię nie zechce takiej poranionej. Mamo, nie jeżdżą na rowerze od kilku lat. To teraz kilka wierszy z tomiku, który, no mam nadzieję, że wreszcie się ukaże, bo ten pomysł chodzi za mną już od kilku lat. Kiedyś powstało właśnie kilka takich wierszy inspirowanych bajkami, bo no co, nie ma co kryć. Od dziecka jesteśmy karmione bajeczkami. Właśnie czekamy na tego księcia. A potem często boleśnie zderzamy się z rzeczywistością i okazuje się, że życie to nie jest bajka. Kiedyś powstało właśnie kilka takich właśnie wierszy. Te wiersze leżały, a potem zaczęły powstawać następne. I myślę, że już tych wierszy właśnie takich o spójnej tematyce już chyba wystarczy na tomik, że jeśli nie w tym roku, to może w przyszłym. Mam nadzieję, że to się ukaże. A tytuł na razie roboczy, ale myślę, że taki zostanie. Kobieta o sercu miedzianym i inne bajki. Nie bajka. Nie będzie balu. Los oszukał Kopciuszka. Nie będzie nawet wiejskiej potańcówki. Miska popiołu wymieszana z grochem. Spopielona przestrzeń to cały jej świat. Książę powrócił do żony, u obcych ludzi córeczka. Tutaj na onkologię nie trafi już żadna wróżka. Nie bajka dwa. Słońce, szum respiratora. Budzi się bezimienna. Kochanie, słoneczko, księżniczka. Co postanowi, wkraczając w nowe życie? Na zawsze mieć swoje imię? Czy nadal pozostanie tylko wiecznym pragnieniem, by zamiast pocałunku zbudziło ją własne imię, choć raz wypowiedziane przez niego? Budzi się królewna. O 5 rano rąbała drewno. Ze złości, że się obudziła. Takie miałam straszne nerwy. A tak chciała już się więcej nie obudzić. Nie bajka czwarta. Jest już całkiem siwa. Jest już całkiem siwa. Uwiera proteza i dziecko z zespołem Downa. Gęba księcia napuchła. Jutro zakręcą im wodę. Zostanie tylko wódka. To miała być bajka.
wszystko rzuciła, pobiegła. Dziś wielkiej siły potrzeba, by w życie dalej kuśtykać. No jak widzicie, ja cały czas tutaj do tego segregatora dopinam to nowsze wiersze, że tu przeczytam jeszcze taki tryptyk, najnowszy chyba z tej serii, Trzy sukienki dla Kopciuszka. Sukienka pierwsza. Suknia balowa Kopciuszka. Ten cholerny błękit. Nie jest ci w nim do twarzy. Podświadomie marzysz o czerni Mortycji Adams. Zakładasz spodnie. Sukienka druga. Zgubiła buciki. Potem kierunek w dół, gdzie czarna woda i chłód wybawienia. Z obcego ciała, z obcego świata, do światła. Sukienka trzecia. Brzydka kobieta kupuje marzenia. Przymierza, wiesza w szafie. Po śmierci staruszki na śmietnik trafią. Nigdy nie noszone sukienki balowe. No to wystarczy z tego projektu. Zaraz, Moniko, co ty planujesz? Ja też planuję piąty tomik, ale no uważam, że on jeszcze musi dojrzeć. Natomiast stworzyłam sobie taki podmiot liryczny, jest nim Maria. No, Herbert miał pana Kogito, Jasia miała czarnego kota, ja mam Marię. No, Maria to możemy interpretować sobie ją w różny sposób. Maria Magdalena, Maria Matka Boska. Więc przeczytam kilka wierszy, ale kiedy się ukażą, zobaczymy. Wigilia narodzin. Sand anger around my neck. Metallica. Mieszkanie wysprzątane, choinka ubrana, 12 potraw gotowych, sianko pod obrusem. Maria siedzi przed lustrem, zastanawia się, jak zrobić makijaż, by zakryć siniaki. Znowu przepraszał. Kupił kwiaty, mówił, że się zmieni, wszystko wynagrodzi. Nietknięty opłatek leży na stole. Walizki czekają w przedpokoju. Maria się przełamała. Prawo pierwszych połączeń. Piątek, 7 marca, plus 4 stopnie Celsjusza. Pochmurno z opadami. Maria obudziła się cała roztrzęsiona, ze łzami w oczach. Przecież za stara jest na płacz. To takie niedojrzałe. A jednak czuła, jakby to było naprawdę. Śnił jej się pierwszy chłopak. Tak młody, jak wtedy, gdy obiecywał życie wieczne. A mieli 16 lat. Zostawił ją i wyjechał do Stanów. Babka mówi, żeby się nie przejmowała, bo często umarli śnią się na deszcz. Papierowa Madonna. Gdy Maria miała 15 lat, lekarz stwierdził, że jeśli wkrótce nie dostanie menstruacji, będzie bezpłodna. Więc zaczęła plamić papier. Biało-niebieskie dzieci. Ma ich setki. Stworzone, a nie zrodzone. Maria, celulozowa święta, nigdy nie wyda ciała. Rysuje dwie niebieskie kreski. Maria je chipsy i czyta Kasa. Nie może zebrać myśli, bo za oknem młodzi pijacy kłócą się ze starymi o miejsce w parku. Krzyczą coś o końcu świata. Magdalena spod piątki odpoczywa na ławce. To już 9 miesiąc. Wystarczy. Brzuch jej ciąży. Córka sąsiada spod ósemki przewraca się na rowerze. Rozbija kolana. Krew spływa po nogach, miesza się z kredą na chodniku. Sąsiadka niesie psa na rękach. Stary jest, nie widzi, nie słyszy. Czas wyłącza mu zmysły po kolei. Maria je chipsy i czyta Kasę. I ostatni wiersz. Ciąg dalszy nastąpi. Najpierw był chomik, ale po 2 latach zmarł. Później papuszki faliste, niebieskie i zielone, szybko wyfrunęły. Potem kot, który poszedł swoją drogą, i pies sypiający pod drzwiami.
końcu je przekroczył. Dziś jest rak. Maria się nie boi. To tylko zwierzę. Dziękuję. No to teraz wypadałoby uściślić, kiedy